Cześć. Dzisiaj pokażemy Wam patent, który może nie do końca jest niezbędny do jazdy, nie jest to jakaś taka klasyczna czynność serwisowa, ale na pewno warto to zrobić po pierwsze dla wyglądu sztuki, a po drugie poprawi to też odprowadzanie ciepła z kolektora, jaki tutaj widzimy. Wyczyścimy sobie ten kolektor. Wiadomo, przy jeździe w błocie, w ciężkich warunkach pojawia nam się taki osad. Spróbujemy ogarnąć ten kolektor tak, żeby wyglądał jak nowy, a może nawet trochę lepiej. Co nam będzie potrzebne, żeby pozbyć się tego osadu? Tego typu szczotka, na wiertarkę, może być na szlifierkę, ewentualnie kątową jakąś. Coś takiego mniejszego, żeby dojść do tych trudniej dostępnych miejsc. I warto to robić w rękawicach, bo generalnie można się mocno pokuć. Zaczynamy. No, efekt będzie widać dosyć szybko. Uważajcie tylko, bo pyli się mocno, także lepiej tego nie robić w pokoju, w kuchni, w łazience, w salonie, przy silniku, warsztat albo na zewnątrz. No to zaczynamy. Przyznacie, że taki kolektor wygląda znacznie lepiej. Mamy to wszystko wyczyszczone. Można by się jeszcze przyłożyć, zrobić to na lustro, ale jako że mamy za oknem pogodę, jaką mamy, to taki kolektor niestety stosunkowo szybko może znowu się zabrudzić dokładnie w taki sam sposób. Jeżeli byśmy jeździli po suchych torach, to coś takiego utrzymuje nam się przez dłuższy czas. Zapraszamy wszystkich do subskrypcji, wbijajcie na nasze pozostałe odcinki, mamy tego coraz więcej. Zapraszamy również do naszego sklepu, gdzie nabędziecie m.in. takie bluzy i widzimy się niebawem.